Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Pokazujemy w miarę dobre wyniki na back katalogu, czyli inwestorzy często są przygotowani do tego, że spółka, to co chcę od 6 lat pokazać, że spółka tworząca gry komputerowe nie musi między wydaniem jednej a drugiej gry ponosić strat, czyli nałożenie się wielu mniejszych premier, często zyskownych już pierwszego dnia, powoduje, że nawet małe premiery połączone z tymi dużymi dają zyski cały czas. Czyli w pierwszym kwartale notujemy 37 milionów złotych zysku operacyjnego brutto, bo oczywiście netto mamy 33 prawie, ale on jest też o finansowe zyski, więc patrzmy na ten sobie operacyjny. Powiedzmy, on by został tam wykazany 37 i to jest z gier, ze sprzedaży produkcji back katalogu bez większych premier. I to myślę, że zasługuje na uwagę, ponieważ nie zawsze jest to standardem, że firmy nie wypuszczając ważnych dla siebie gier. Mieliśmy oczywiście małe premiery, był Animal Shelter z konsolidowanej spółki Game Incubator, ale on, powiedzmy, jak każda inna mała gra, po prostu się dokłada. Na koniec dnia, jak się skonsoliduje na przykład 20 kilka zarabiających spółek, wtedy wychodzi ten zysk, no a zysk moim zdaniem jest ciekawy. Jak dla mnie, czy zaskoczenie, czy nie, po prostu robimy swoje, kolejne gry i spółki wchodzą na zyskowność. Oczywiście przez to, że jest, powiedzmy, polityka kosztowa i jest dosyć jasno sprecyzowana. Nie lubimy dużych kosztów. To jest to akcjonariusze i premiery. Premier dzistych u nas nie ma aż tak dużo, bo po pierwsze nie prognozuje sprzedaży, nie napędzamy zainteresowania pod daną premierę, raczej prosimy o zainteresowanie się premierami w dniu ich release'u i czekając kilka dni później, patrząc, jakie będą wyniki. Obecnie praktycznie co tydzień mamy premierę i każda z tych premier jakoś na nasze wyniki też się składa. Może to być Kontraband Polis w naszym wypadku, może to być kolejne jakieś gry mobilne, teraz Animal Shelter tydzień temu wyszedł mobilny, zaczyna sobie radzić, więc nie do końca wiemy, która nas zaskoczy pozytywnie. Nawet wczorajsza malutka premiera Polis Shootout, która była tak naprawdę wejściem zespołu w gry, ma 89% na reviewsach, około 40 reviewsów. Jesteśmy w maju po premierze House Flipper Pets i to już była znacząca premiera. Tam było zaraportowane ponad 60 tysięcy w 3 dni sprzedane. Dodatku, który jednak jest drogim dodatkiem, kosztuje tyle co średnia naszych mniejszych gier, tyle co wczorajsza premiera. Już na Facebooku pojawiła się informacja kilka dni temu, że prezes spółki zależnej poinformował, że przebił 100 tysięcy sprzedaży i co ważne, to są wszystko gry, które sprzedajemy w grupie sami, nie mamy wydawców, pośredników, więc biorąc pod uwagę, że jest kilka lat temu, 2 lata temu powiedzmy popularne były tematy wydawców, które za sobą niosły jakąś niepewność dla inwestorów, bo raporty niejasno tłumaczyły, ile procent ma która spółka, jak się z kimś dzieli, po co, dlaczego i kiedy, no to jak zwykle my idziemy swoim torem, wydajemy sami, przekazujemy jasny raport, ile danej gry się sprzedało, wszystko jest konsolidowane u nas, a tematy wydawnicze są u nas w mniejszości. One też u nas będą, ale najważniejsze tematy, jak właśnie przyszłoroczny House Flipper 2, czy dodatki do Car Mechanica, czy dodatki do House Flippera, przejście Ubota z Early Accessu na Fulla, czy Tip Simulatory, które mogą się pojawić, Theft 80 i Tip 2 w tym roku. To są gry, które całkowicie są u nas skonsolidowane i tych najważniejszych pereł nie pozbywamy się.
Dlatego też później przy kwartale bez premier widać te zyski netto. Czy wszystkie spółki duże, powiedzmy, zachowały się negatywnie albo cały czas spadają? Nie wiem. Patrząc na, powiedzmy, obronę PLW, staram się nie wypowiadać na temat kursu, ale wykresy można sobie samemu sprawdzić. To jednak, jeśli inwestorzy możliwe, że zaczynają doceniać czy fundusze w miarę stabilną politykę Playway'a, czyli trochę powiem o sobie, czyli brak planu motywacyjnego. Nie dość, że nie ma żadnego planu motywacyjnego, to też nie ma planu motywacyjnego, który by się zmieniał pod potrzeby, bo go po prostu nie ma i nigdy nie było. Nie mam pensji, więc walczę tylko dla dywidendy. Nie wiem, czy jest wielu prezesów tak motywowanych chęcią dywidendy na polskiej giełdzie w GameDevie i nie wiem, czy dla inwestorów jest coś prostszego do przekazania i udowodnienia o realnych zyskach, jak właśnie wypłata dywidendy. Poinformowaliśmy o 127 milionów wypłaty. Jest to moim zdaniem znacząca. 19,22 na akcje, które jeszcze niedawno były, powiedzmy, po 230-40 zł, co dotykało prawie, nie wiem, 9% stopy dywidendy. Teraz się to zmieniło, już ten kurs dosyć znacząco odbił, więc ja bym powiedział, że wszystkich spółek bym nie wrzucał do jednego. Czy my zawaliliśmy jakością jakiejś gry, wynikami finansowymi? Nie wiem. Chętnie bym o tym dyskutował, ale za dużo uwag pod względem PLW tutaj bym nie wystosował. Czy jako zarząd ja zachowuję się w jakiś sposób dziwnie lub niezrozumiale na rynku? Też bym polemizował, raczej bronię swojej struktury, spółki. Staram się, żeby to był transparentny, prosty podmiot. Nie ma programów motywacyjnych. Tyle zarabiam samo co akcjonariusze na akcje. Rozbudowuję strukturę sam. Nie mam własnych jakichś spółek, innych biznesów, parkingu, więc mam nadzieję, że te podmioty, które będą prowadziły, czy to z branży game dev, czy innej, ale mówimy o game devie, dobrze, poprawnie przynosiły zyski, dzieliły się nimi z akcjonariuszami, myślę, że mogą znaleźć zainteresowanie u części funduszy i inwestorów. Partnerem programu była spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.